tak jakby dobry bieg Mistrzostw Polski to jest zawsze radość i jak naprawdę kwalifikacje do Pucharów Świata. Cieszy mnie to, że jakby ta jazda jest ze startu na start coraz lepsza, więc tak naprawdę dobrze wróży. A nastawiamy się tak naprawdę dopiero na Puchary Świata za oceanem i tam będziemy się kwalifikować na Igrzyska Olimpijskie. A to prawda, bo jakby z każdym rokiem jest coraz ciężej. Może nie coraz ciężej zdobyć Mistrzostwo Polski, ale jakby poziom jest coraz bardziej wyrównany i coraz wyższy, więc to tak naprawdę nakręca nas, będę mówiła za siebie, nakręca mnie do treningu i tak naprawdę teraz, jeżeli poziom jest coraz wyższy, czuję się, że muszę coraz mocniej pracować i to jeszcze bardziej mnie napędza do faktycznie do tej pracy. Presji zeszło trochę jakby... Ja stawiam sobie takie małe cele i tymi małymi celami w tym sezonie było właśnie Mistrzostwo Polski. Wiem, że już wszyscy to zwątpili, ja cały czas wierzyłam, że uda mi się to osiągnąć i się udało. Następnym celem będzie kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich i na to się na razie nastawiam i do tego będę dążyć. Myślę, że mogę zaliczyć do udanych startów, chociaż wiadomo, ta forma jeszcze nie do końca zadowala. Mam nadzieję, że z biegiem czasu się to wszystko będzie rozkręcać, no ale trzeba być dobrej myśli. Tak, dokładnie. Właśnie wiadomo, że ta najważniejsza i docelowa impreza jest dopiero pod koniec stycznia, w lutym, ale do tego czasu jeszcze trzeba się zakwalifikować, więc no tutaj pozostaje tylko czekać na te coraz lepsze wyniki. Tak, dokładnie tak, pomaga na pewno rywalizacja też w treningu, na zawodach. Wiadomo, nasza grupa sprinterska pokazuje się z coraz lepszej strony. Mam nadzieję, że już niebawem my też będziemy w coraz lepszej formie i te wyniki będą też zadowalające. A nieprawda, bo sezon olimpijski i trzeba się w końcu rozpędzać. Oczywiście nieprawda, troszkę żartuję, bo sam jestem zaskoczony tym czasem na torze, który zwykle jest szybszy, czyli na torze w Incel te czasy były wolniejsze, no ale też trening był mocniejszy. Teraz troszeczkę odpuściliśmy, nabraliśmy prędkości, ostatnie parę dni poćwiczyłem też nad startem i właściwie od razu to zaczęło działać, więc cieszę się, że mogłem pokazać kawał dobrego ścigania razem z kolegami. Ja wiatru w żagle już nabrałem właśnie na testowych startach w Incel. Teraz tylko to było takie potwierdzenie i troszkę jeszcze poprawienie tego czasu na 500 metrów dla mnie, więc tym bardziej się cieszę, tym większa motywacja do dalszej pracy. Ale jeszcze za wcześnie, żeby mówić, co będzie. Tak, to cieszy, że mam już całkiem sporą grupę sprinterów. No jeszcze można powiedzieć nie tak dawno temu, a chociaż to już było parę lat temu, że właściwie byłem tylko ja, Artur Nogal i Artur Waś. Teraz już jest nas całkiem sporo. Mam nadzieję, że może jeszcze nie w tym sezonie, ale już w następnych latach będziemy mieć naprawdę silną pakę i będziemy mogli walczyć z najlepszymi na świecie. Tak, dokładnie. Wyjątkowe z dwóch względów. Przede wszystkim takim, że zawodnicy walczą o najwyższe trofea na Mistrzostwach Polski, a po drugie oczywiście są to zawody kwalifikacyjne do Pucharów Świata i dopiero po Pucharach Świata okaże się, kto uzyska, kto wywalczy prawo startu w Igrzyskach Olimpijskich. Oczywiście ze sportowego punktu widzenia to przede wszystkim ten start dzisiejszy, czy te Mistrzostwa Polski, za chwileczkę będzie Puchar Świata właśnie tutaj w Tomaszowie Mazowieckim 12-14 listopada. Dla nas to jest duże organizacyjne przedsięwzięcie. No i oczekiwanie przede wszystkim na Igrzyska Olimpijskie, żeby jak największej grupie zawodników udało się zrobić te limity, kwalifikacje, żeby jak najszersza grupa mogła pojechać. Im szersza grupa, tym większe szanse na medale. Tak jak ranga zawodów Mistrzostwa Polski, tak ranga wsparcia PGE również jest istotna i bardzo, bardzo ważna. Bez PGE nie dalibyśmy sobie rady, żeby wszystko wyszło na tak wysokim poziomie. I short track, i tor długi, za co bardzo dziękujemy. Zacznę od trenerów. U trenerów w momencie pytania uzyskujemy pytanie, no zobaczymy, oni są dosyć ostrożni w swoich wypowiedziach, w swoich szacunkach. Mówią, że zdrowie dopisuje u zawodników w większości przypadków, więc każdy czeka, co pokaże ten pierwszy start. U zawodników też widać uśmiech na twarzy, ale też widać takie lekkie zdenerwowanie, taką sportową tremę przed tymi zawodami i każdy czeka na to, żeby móc stanąć na lodzie i żeby się z dobrej strony pokazać.